Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. A oto co w programie przed nami. Sprawca wybuchu nie przyznaje się do winy. Jego zachowanie w czasie tego zdarzenia, które jest przedmiotem śledztwa, przeczy takiej wersji, że chciał popełnić samobójstwo. Był poszukiwany i miał przy sobie narkotyki. Nie próbował nawet uciekać. Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do Jaworskiej Komendy, gdzie wykonano z jego działem czynności procesowe. Prokuratura zajmuje się sprawą wybuchu butli z gazem w bloku w Ścinawie. 42-letni partner ciężko rannej kobiety nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań, choć wszystkie dotychczasowe ustalenia świadczą o jego winie. Powracamy do sprawy wybuchu, do którego doszło w poniedziałek w Ścinawie przy ulicy Wołowskiej. Sprawę bada prokuratura rejonowa w Lubinie, która zgromadziła już do tej pory spory materiał dowodowy. Przesłuchała i postawiła zarzuty 42-letniemu Jackowi D., który również mieszkał w tym lokalu i był partnerem poszkodowanej kobiety. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa swojej partnerki poprzez podpalenie butli z gazem i spowodowania u niej ciężkiego uszkodzenia ciała w postaci choroby zagrażającej życiu, a także zarzut prowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego i zagrażającego życiu wielu osób. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu prokurator skierował wobec niego wniosek o tymczasowe aresztowanie i posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania odbędzie się dzisiaj. Tutaj chcę powiedzieć, że te czynności z podejrzanym wykonywane były w szpitalu. On także doznał pewnych obrażeń, aczkolwiek, no mówię, nie są one ciężkie. 57-letnia kobieta nadal przebywa w ciężkim stanie w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Mężczyzna kilka dni wcześniej próbował targnąć się na swoje życie i został uratowany przez policjantów. Ten wątek również będzie badany przez śledczych. Jego zachowanie w czasie tego zdarzenia, które jest przedmiotem śledztwa, przeczy takiej wersji, że chciał popełnić samobójstwo, bo mężczyzna w momencie, kiedy zainicjował pożar i wybuch, wybiegł z tego mieszkania, a zatem po jego stronie nie była to próba samobójcza, natomiast doprowadziła ona do tego zdarzenia, które opisałam i do ciężkich obrażeń ciała u pani pokrzywdzonej. To sam początek śledztwa, ale prokurator jest zdania, że zamiarem oskarżonego było pozbawienie życia jego partnerki. Potrzebnych będzie jeszcze wiele ekspertyz i opinii w dalszej części tego postępowania. Lokatorzy bloku przy Wołowskiej mogli już wrócić do swoich mieszkań. Konstrukcja budynku nie została naruszona. 38-latka poszukiwanego listem gończym zatrzymali policjanci z Jawora i z Legnicy. Mężczyzna ma spędzić w więzieniu 3 lata, a że dodatkowo znaleziono przy nim narkotyki, to kara może się jeszcze zwiększyć. Jaworscy policjanci otrzymali informację, że poszukiwany listem gończym mężczyzna może przebywać w okolicach Chojnowa. Policjanci jaworscy wspólnie z funkcjonariuszami z Legnicy oraz Chojnowa udali się pod wskazany adres, gdzie przeprowadzili obserwację budynku, w którym prawdopodobnie przebywał poszukiwany. Kiedy mężczyzna wyszedł na balkon, aby zapalić papierosa, policjanci od razu ruszyli do działania. Drzwi mieszkania otworzyła im partnerka 38-latka, niczego nieświadoma. Również 38-latka. Latek był nieświadomy i zaskoczony wizytą policjantów. Nie próbował nawet uciekać. Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do Jaworskiej Komendy, gdzie wykonano z jego działem czynności procesowe. Jak się okazało, to nie był koniec kłopotów 38-latka. W trakcie przeszukania jego osoby w portfelu policjanci znaleźli aluminiowe opakowanie z zawartością białej, skrystalizowanej substancji. Jak się okazało, była to metamfetamina. Mężczyzna trafił za kraty. Już wcześniej miał zasądzoną karę 3 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków może spędzić w więzieniu kolejne 3 lata. Policjanci z legnickiej drogówki na długo wybili z głowy 23-letniej kobiecie brawurowe popisy na drodze. Interwencja to doskonały przykład na to, jak kierowcy lekceważą przepisy i czym może się to dla nich skończyć. W oko wideorejestratora w policyjnym radiowozie wpadła 23-latka, która siedziała za kierownicą Hyundai'a. Kobieta nie podejrzewała, że jest obserwowana przez stróżów prawa. Jechała z prędkością 106 km na godzinę na odcinku, gdzie prędkość ta obowiązuje do 50 km na godzinę. W myśl przepisów było to rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze. Nie mogło zatem obyć się bez surowej kary. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Ponadto została ona ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Na tym nie koniec. 23-latka wzbogaciła także swoje konto punktów karnych dokładnie o 13.
Oglądają Państwo wydarzenia telewizji regionalnej, a oto co w dalszej części programu. W hołdzie żołnierzom wyklętym. Powstał wspaniały, fantastyczny ruch młodych ludzi, którzy znaleźli w żołnierzach niezłomnych, zwanych kiedyś wyklętymi, znaleźli wzorzec do naśladowania. Z Zagłębia Miedziowego na Nowy Dworzec. W ramach tego programu będzie rewitalizacja dworca Siłłockiego. A jest to tyle istotne, iż pozwoli dodatkowo puszczać pociągi w ruchu aglomeracyjnym. Sowieckie metody zmierzały do tego, byśmy ich nigdy nie poznali. Nie było grobu, krzyża i nazwiska. Dziś istnieje fantastyczny ruch młodych ludzi, który będzie kontynuował nasze dzieło, mówiła w Legnicy marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Koncert i uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się w Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Marszałek Elżbieta Witek, która mówiła o bohaterach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, wiele miejsca poświęciła młodym ludziom, którym bliska jest polska historia i wartość żołnierzy wyklętych. Dzisiaj, proszę Państwa, głównie dzięki panu profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi, któremu już wczoraj bardzo dziękowałam, powstał wspaniały, fantastyczny ruch młodych ludzi, którzy znaleźli w żołnierzach niezłomnych, zwanych kiedyś wyklętymi, znaleźli wzorzec do naśladowania. Zobaczyli, że można pięknie żyć, ale że trzeba mieć w życiu wartości, który się jest wiernym do samego końca. Organizatorami wydarzenia była Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wojskowa Szkoła Średnia imienia Zawiszy Czarnego, która przygotowała program artystyczny. Była to inicjatywa naszej młodzieży, dlatego też uważam, że oni pamiętają, chcą pamiętać i chcą przekazać tę pamięć dalszym pokoleniom, tym młodym, które są ich rówieśnikami, które znają tą historię tylko z kart książek historii. Natomiast oni chcą pokazać tą żywą, to, że naprawdę jesteśmy, to, co zawdzięczamy tym wszystkim ludziom, którzy walczyli wcześniej, są naszymi przodkami. Wojna i komunistyczne zniewolenie to dla nas Polaków historia. Wśród gości koncertu znaleźli się również ci, dla których wojenna rzeczywistość to niestety teraźniejszość. Teresa Teterycz, dyrektor Polskiego Liceum nr 3 imienia Świętej Królowej Jadwigi w ukraińskich Mościskach, Szkoły Partnerskiej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dziękowała Polakom za pomoc i wsparcie, na jaką mogą liczyć w obliczu wojny obywatele Ukrainy. Bywają te alarmy, ale uczą, dzieci się uczą, wszystko w porządku jest, na razie wszystko jest w porządku. Bardzo serdecznie dziękujemy Polakom wszystkim, że tak się angażują się w pomocy na Ukrainie. W koncercie i uroczystym apelu uczestniczyli m.in. senator Dorota Czudowska, poseł Ewa Szymańska, władze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz KGHM. Pociągi z Lubina, Legnicy czy Głogowa mają wrócić na dworzec Świebocki we Wrocławiu. W połowie marca władze województwa podpiszą umowę ze spółką PKP PLK w sprawie modernizacji dworca i potrzebnej do tego infrastruktury. Dworzec Świebocki to drugi najstarszy dworzec we Wrocławiu, ale ostatni pociąg dotarł tutaj w 1991 roku. Władze województwa chcą przywrócić ruch kolejowy. W planach jest przywrócenie ruchu pociągów, elektryfikacja oraz budowa kolejnego toru. 14 marca podpiszę umowę z PKP PLK na program Kolej Plus, a w ramach tego programu będzie rewitalizacja dworca Świebockiego. A jest to tyle istotne, iż pozwoli dodatkowo puszczać pociągi w ruchu aglomeracyjnym, a szczególnie z ruchu w kierunku z Legnicy, czyli pociągi z Lubina, Głogowa czy też Legnicy będą mogły być w przyszłości odprawiane alternatywnie na dworcu Świebockim. Program Kolej Plus przewiduje, że prace mają zakończyć się do 2028 roku, ale samorząd województwa dolnośląskiego ma nadzieję, że pierwsi pasażerowie będą mogli korzystać z dworca Świebockiego już za 2-3 lata. Jednym z priorytetów obecnych władz województwa jest rozwijanie kolei. Zamiast złożenia podpisów pod strajkowym porozumieniem, długie godziny oczekiwania zakończone przedłużeniem negocjacji. Czy dziś miastu i związkowcom uda się oficjalnie wypracować kompromis?
Choć związkowcy doszli do porozumienia z prezydentem już w środę, dokumenty w tej sprawie do dziś czekają na podpisy stron. Strajkujący przyzwyczaili się już do tego, że miasto wystawia ich cierpliwość na próbę, ale wczoraj nastąpiło apogeum. Pracownicy opieki społecznej przebywali w murach ratusza jeszcze po północy. Te ustalenia główne są jakby, strony się tutaj porozumiały, jednak występują rozbieżności w szczegółowych zapisach, konkretnie w porozumieniu i stąd ta zwłoka. Mamy nadzieję, że dzisiaj to zostanie już wyjaśnione i zakończone. Jak ustaliliśmy, strony różnią szczegółowe zapisy dotyczące m.in. realizacji podwyżek, a konkretnie źródeł ich sfinansowania. Wszystko to wpływa na nastroje strajkujących, ale i wielu podopiecznych MOPS-u czy rodziców, którzy od poniedziałku nie mogą zaprowadzić swoich pociech do miejskich żłobków. Pracownicy są zdenerwowani tą sytuacją, chcieliby już jakby wyjaśnienia sprawy i na to czekają. Jak zaznacza strona związkowa, podpisanie porozumienia zakończy strajk. Jeśli dojdzie do tego jeszcze dziś, strajk będzie mógł zakończyć się po tygodniu, a zatem w poniedziałek, 6 marca. Człowiek czasami serce otworzy, to tytuł niedzielnego koncertu w Centrum Kultury Muza w Lubinie. Zespół Raz, Dwa, Trzy zaprezentuje piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. Można jeszcze kupić bilety. Koncert złożony z piosenek Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego nie ma służyć porównaniu ich talentów. Wyjątkowe utwory w wykonaniu wyjątkowego zespołu Raz, Dwa, Trzy to połączenie, którego warto posłuchać. Zapraszamy Państwa serdecznie na koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Koncert pod tytułem Człowiek czasami serce otworzy. Zespół znany na lubińskiej, na polskiej scenie od ponad 30 lat. Tym razem zaśpiewają piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. Koncert Człowiek czasami serce otworzy odbędzie się w najbliższą niedzielę 5 marca w CK Muza w Lubinie o godzinie 19. Bilety w cenie 140 zł można jeszcze kupić w kasie Muzy oraz w sprzedaży internetowej na www.kupbilecik.pl oraz muza.biletpro24.pl. I tą zapowiedzią kończymy dzisiejszy program. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.